Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio, to jest już piąty Q&A. No, dzisiaj powiem wam, miałem ciekawe rzeczy do roboty. Między innymi byłem w kinie na takim fajnym filmie o nazwie Iluzja, w której jutro zrobię taką, nie wiem, tak zwaną mini recenzję. Ale przejdźmy do pytań, a pytań mamy około 20, więc przejdźmy do pierwszego, najważniejszego pytania, które tak wybrałem ochoczo. I to mniej więcej jest takie: czy będziesz przy okazji podawał nazwę autora zadanego pytanie? Tak, oczywiście, jak najbardziej, bo to właśnie chyba chodzi, żeby podać nazwę danego autora, który zadał mi pytanie. Dlatego to było pytanie od hitsur.pl. I następne pytanie, które dostało aż 13 łapek w górę. Gdzie kupiłeś bluzkę? I to jest pytanie od Remaxa166. I już ci mówię, gdzie kupiłem. Być może w jakiejś ciucharni taniej. No wiecie, ja nie jestem jakimś bogaczem, nie sram pieniędzmi. Więc ja wolę takie ciuchy, które no, podobają mi się, są fajne, ale w niskiej cenie, żeby nie przesadzać. A po drugie, nie interesuję się ciuchami. Ja się ubieram tylko to, co mi przyjdzie do oka, co mi wpadnie do ręki, to się ubieram. I kolejne pytanie. To było pytanie autorstwa. Już wam tutaj mówię. Już wam tutaj mówię. Już. Czy zamierzasz kupić sobie jakiś porządny mikrofon typu Samson, Behringer i tym podobne autorstwa Locaster 13? Wiesz co? Teraz właśnie mam zamiar zbierać pieniądze na jakiś porządny mikrofon. No ponieważ, no, jak wiecie, są szumy. Czasem mnie może słabo słychać, albo nie wiem, Bóg wie, coś jeszcze się może wydarzyć. A więc tak, teraz będę zbierał pieniądze. Może kupię tego Samsona albo Behringera. Może nawet będzie dobre to, co mi poleciłeś. I kolejne pytanie: czemu YouTuberzy przed mutacją są tak hejtowani? Otóż to, zwracam się do tych ludzi, którzy jeszcze nie przeszli mutacji, a chcą nagrywać na YouTubie. Po pierwsze, uważam, że zbyt wcześnie zaczynacie swoje jakby takie przygody z YouTube'em, ponieważ, no nie wiem, nie przeszliście mutacji, to jest raz, ale ja nic do tego nie mam. Możecie wszyscy nagrywać. Ja zresztą widziałem takiego jednego 6-latka, który kurczę miał super pro mikrofon i w ogóle nie wiem co jeszcze. Zrobił vloga jeszcze na dodatek. Aż po prostu byłem zaskoczony, że tak go zhejtowali, a to był zwykły 6-latek, który chciał pokazać, że jest też człowiekiem, mimo swojego, cóż, młodego bardzo wieku, ale no byłem zaskoczony. A po drugie, po prostu ci młodzi ludzie, bardzo młodzi, czyli ci, co nie przeszli jeszcze mutacji, nie mają po prostu, nie wiem, mobilizacji, bo oni to pewnie robią na wymuszenie. Bo zobaczyli coś, co robi zwykły dorosły człowiek, a robi to dobrze, po prostu chce robić to samo, wiedząc, że nie ma jeszcze po pierwsze doświadczenia, a po drugie, nie wiem, pomysłów, a po trzecie, pracy, takiej prawdziwej pracy, którą w to wkłada. Dlatego ci tacy YouTuberzy, którzy jeszcze nie przeszli mutacji, no mogą mieć pewne wady i problemy z nagrywaniem, gdyż to ludzie po prostu odbierają ludzi bez mutacji jako taki dość wadliwy, negatywny stereotyp bycia jakimś idiotą, którego uważają ludzie, którzy nie przeszli jeszcze mutacji. Ja uważam, że tak nie jest. Każdy może nagrywać, tylko żeby miał jakieś pomysły i chęci. To jest najważniejsze. Czy wiesz, jak dobrze zainwestować, aby dużo zyskać? To jest pytanie typu finanse. Od Flarukieł. Trochę dziwna nazwa, ale nieważne.
I powiem ci tak, że ja nie mam cholernie pojęcia, jak dobrze zainwestować, aby dużo zyskać, bo ja takich się rzeczy nie interesuję. Aczkolwiek mógłbym tak robić, zbierać pieniądze, inwestować coś, żeby potem naprawdę zyskać górę złota, ale to dopiero w dalekiej przeszłości. Najpierw trzeba skończyć edukację, potem myśleć o jakichś dobrych studia. Nie wiem, czy pójdę w ogóle na typu studia. To zależy od tego, jak ja będę się rozwijał dalej. Zobaczymy, ale jeżeli miałoby być tak, według moich myśli, to może bym coś zainwestował, żeby dużo zyskać. Dlatego dziękuję za takie pytanie od Flaru Kieł, bo ja go pamiętam z live'a polecającego. Tak, robiłem to chyba z 4-5 miesięcy temu. O ile się nie mylę, bo już wiecie, przestałem robić live'y. Następne pytanie. Jedziesz gdzieś na wakacje od Terminator 23 Channel. No i wiesz co? Tutaj jestem tak 50 na 50, bo jest coś takiego, że pojadę gdzieś sobie, może w jakieś góry, może nad morze, nie wiem, nie jestem tego pewny. Ale jest też taka możliwość, że w ogóle nigdzie nie pojadę, więc ale do siostry nie wiem, nie wiem, tego jeszcze nie jestem pewny, czy gdzieś wyjadę tam do niej. Zobaczymy, ale jakoś spędzę te wakacje miło i przyjemnie. Kolejne pytanie. Nie uważasz, że Nara to takie grzeczne, już tu mówię, spierdlaj, nie powiedziałem tego A, żeby nie wyszło takie stuprocentowe przekleństwo. Dlatego już odpowiadam od Kizia XD. no i dobra. Tak uważam, że takie grzeczne Nara to jest takie brzydkie spier, coś tam, coś tam. Dlatego ja czasem stosuję go, kiedy naprawdę jestem w złym humorze i jeszcze ktoś mnie chce bardziej zdołować, to zamiast nara takie powiedzieć, albo wara. O, wara! Wara stąd! To się mi tak przypomniało, taki tekst. No to takie mogę powiedzieć brzydkie, takie ble, obrzydliwe. Spierdlaj. O, tak będę się wyrażał bez tego A. I kolejne pytanie, co jest lepsze, GTA San Andreas czy GTA 4, omijając grafikę, od Cox3322 Play? Powiem ci tak, omijając grafikę, to uważam, że GTA San Andreas jest lepsze pod względem przede wszystkim fabuły i rozgrywki, która jest naprawdę wciągająca. Ale GTA 4 też ma swoje jakieś walory, ale to już pomijając GTA San Andreas, bo to króluje najbardziej od Rockstar Games. Grand Theft Auto San Andreas to jednak jest najlepsza z produkcji tych twórców i to nic nie przebije. To jest według mnie najlepsza gra, jaką mogli w ogóle skonstruować, jak Grand Theft Auto San Andreas. Okej, kolejne pytanie. Czym myjesz okna? Możesz polecić jakiś dobry dezynfektor? Czym myję okna? No, to jest trochę głupie pytanie, czym można myć okna. No bo raczej się myję jakimiś płynami do okien, ale ja nie myłem jeszcze nigdy okien, a chociaż okno mam już tak zapaskudzone, że musiałbym go myć. A jaki dezynfektor? To nie wiem. Ajax. Tak, pamiętam, jak kiedyś mama myła okna, jak byłem mniejszy, to pamiętam, czy myła okna takim dezynfektorem. Nie wiem, może jeszcze inne płyny korzystała. Nie wiem, nie mam pojęcia. Następne pytanie. Czy piłeś już wódkę lub piwo? A jeśli tak, to ile najwięcej wypiłeś? Od The Red Dragon 555. Nie, nigdy nie piłem wódki, a no wiesz co, piwa to może tam coś wypiłem, ale nie za dużo, żeby wiecie, nie było. To chyba może kilka lat temu wypiłem tak ćwiartkę takiego kufla, ale ćwiartkę, no wiecie, żeby spróbować, jak to smakuje.
Okej, okay, i następne pytanie też od Dereddragona 555. Do jakiej szkoły pogimnazjalnej zamierzasz iść i co zrobisz w swoim życiu, kiedy ją skończysz? Aktualnie zostaję w tej samej szkole, do której chodziłem do gimnazjum i będę teraz tam chodzić do liceum, czyli nie muszę ani jeździć daleko, ani blisko. Cały czas sobie będę dojeżdżał autobusem i będę się cieszył z życia. Co zrobisz w swoim życiu, kiedy ją skończysz? To jest dość obszerne pytanie. Nie jestem na nie w stanie dzisiaj odpowiedzieć, więc może kiedyś, jak już naprawdę będę miał swoją naprawdę rozbudowaną perspektywę przyszłości, to ci będę mógł wtedy powiedzieć, ale taki jest mój definitywny plan, żeby wyjechać z tego kraju. To jest raz, a dwa, to nie wiem, poszukać jakiejś pracy, która by mnie interesowała, ale też, żeby nie było za dużo pieniędzy, bo wiecie, ja nie lubię być bogaczem, ale żeby mieć jakieś takie w miarę przyzwoite dochody. Okej, okay, następne pytanie. Czy jak byłeś mały, to jeździłeś na odkurzaczu i to znowu ten sam typ? Wiesz co? To jest dość komiczne pytanie i na nie odpowiem prosto. Nie jeździłem na odkurzaczu, chociaż miałem taki zamiar, ale wiecie, skończyłoby się to źle dla mnie, więc wiecie, ja teraz tym bardziej nie będę robił takich odpałów, bo bym się z siebie zrobił debila totalnego i bym się skompromitował. Dlatego nie będę jeździł na odkurzaczu, bo to jest dość krępujące i chore. Z jaką bronią wyruszysz na apokalipsę zombie? Mam tu tasaka! Więc wiecie, jak będą zombiaczki, to ciach, 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 jednego po drugim będę tasaczył. Co? Tasaczył? Ta, niemiecki tasak rzeźniczy, dziękuję bardzo. I z taką bronią chętnie wyruszę na apokalipsę. Może coś jeszcze innego wezmę, ale tasak na pierwszym miejscu. Czy będziesz. To już było, przepraszam. Z tych wrażeń. Czy zjeść cynamon? I znowu Dered Dragon. Tak. Tak jak mówiłem w poprzednim Q&A-u, jak tylko uzyskam 600 subskrypcji, to zrobię cynamon challenge i na pewno doświadczę cynamonu, który będzie się zbierał w moich ustach. I ostatnie 5 pytań. Lubisz anime? Wiecie co? To już było podobne pytanie, ale chyba czy oglądałem jakieś anime, więc ja tutaj teraz powiem prosto też, że teraz nie lubię anime. Kiedyś naprawdę bardzo, bardzo lubiłem anime. Najbardziej to było Naruto. Potem ten Bleach, a najmniej to już nie wiem, jakieś inne bzdury. Jaka ulubiona broń w BF3? Chyba jaka jest twoja ulubiona broń w BF3? Obecnie moją ulubioną bronią na pierwszym miejscu jest P90. Mam już chyba ponad 1300 zabić. Naprawdę polubiłem tą broń. Tylko jak uzyskałem ten 40 poziom, to już naprawdę cisnąłem ostro tą P90. I po dziś dzień cisnę tą bronią. Kiedy kolejny odcinek z Happy Wheels? O właśnie, i tutaj będę musiał was nieco lekko zasmucić, ponieważ chciałbym zrobić sobie małą przerwę od Happy Wheelsa. Dlaczego? Ponieważ teraz chciałbym zrobić takie jakby wakacje z, nie wiem, z widzami, że taka interakcja z wami bezpośrednia z takich gier free to play. Ja zresztą jutro zrobię taką zapowiedź, może bardziej taką zapowiedź, odcinek informacyjny, taki mój harmonogram, co będzie leciało na moim kanale z widzami, czyli te gry typu, nie wiem, Ghost Recon Online, Neverwinter, być może będzie League of Legends. Będę wymieniał godzinami, ale tym podobne gry free to play. Takie będą w te wakacje, więc możecie się spodziewać. Dlatego no odpuszczę sobie póki co Happy Wheelsa, odpocznę sobie, bo się już troszeczkę wypaliłem z tej gry. Już bez przerwy to samo, te sword throwy, ball throwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już troszeczkę mi się do przynudzenia to zrobiło, dlatego sobie zrobię małą przerwę.
Zjadłbyś gówno za 1 milion. Dość kuszące, ale obleśne pytanie. Teraz żeś mnie wkurzył. Nie wiem, może bym coś zjadł, ale gówno, serio, takie suche czy mokre, bo wiesz, zależy, ale szczerze to ja bym się nie spedalił takim, kurczę, zakładem, że miałbym zjeść gówno za milion. Nie. Ostatnie pytanie. Czy wiesz, że ja lubię cię oglądać? Wiesz, z twojego doświadczenia i komentarzy, które mi piszesz, to tak, lubisz mnie. Ja to wiem doskonale. Ty o tym chyba też doskonale wiesz, więc pewnie wszyscy inni też o tym doskonale wiedzą, więc tak. I tym ostatnim miłym pytaniem zakończymy kolejny już Q&A. I pamiętajcie, jak nadejdzie apokalipsa zombie, a wiem, że nadejdzie kiedyś, to wiecie, że mój tasaczek ich rozwali. Dlatego ja się tutaj już z wami żegnam. Myślę, że to nie będzie jakiś dość groźny Q&A. Chociaż nie wiem, kto wie. Ja tutaj się już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się i na razie!